Siema, z rana. 7.30, 11 listopada. Jedziemy w nieznane jeziorko ze Zbyszkiem Dużym. Tam jeszcze nigdy nie byłem. On chyba też nie. Będziemy maszerować w wodzie. Przewidzimy się już, jak znajdę to miejsce i się spotkam z Dużym Zbigniewem na Radzichu. My się już pakujemy. Zbyszek się przebiera, przebieram. Wchodzimy. Widzimy się w jeziorku. Będziemy chodzić we mgle w takim jeziorze. Woda kryształ. A co pod wodą się okaże? No i jest sygnał od Zbigniewa. Kawałek pierścionka. Ale sreberko. Proszę bardzo. Dziękuję. Słuchajcie, miałem sygnał piękny i tu jest moneta pod wodą. Złotówka, jak się nie mylę, ty zobacz. Ale to jest kilka sygnałów, chociaż nie wiem, czy to złotówka. Ale spróbuję ją wykopać na żywca. Bo jej nie trzeba namierzać wykrywaczem już. Tylko ją podnieść. Patrzcie to. Ale jeszcze tam są sygnały. Nie, to nie jest złotówka, ty. Coś innego. Jaka to jest moneta, że ona na wierzchu leży? Wyłaź. 50 kopiejek? To co mówiłeś? 2008. Ale leżała bez tego. No dobra, jest 50 kopiejek. Święto niepodległości. Nieźle co? 11 listopada kopiejki. Nasi tu byli. I obok w ziemi leżała kolejna moneta, 20 czegoś, nie wiem, nie znam się. Elizabeth II. To jest angielska moneta, jak jest Ela, nie? To Elizabeth II. Czyli Rosja, Anglia, oto są jakieś te dziwne akcje tutaj. Ale woda jest tak przejrzysta, że monetę widać 60-70 centów pod wodą. Taka sytuacja. Zbyszek kopie. Jesteśmy teraz przy sicie Zbyszka Dużego i ma srebelko. Jak to się... Ale ładne. Super. Nówka, nie śmigany. Nie śmigany. No ktoś już raz śmignął, ale tylko raz. Super, gratuluję się. Drugie srebelko. Dziękuję. Super, mega. Po Zbyszka sygnale. U mnie wyskoczyło takie coś. Korona. Skąd tu takie monety? Idę dalej. No i mam i ja sreberko. A ja mam kolczyk. Ale... marihuany. Masz kolczyk? Czekaj, idę zobaczyć, czy ta zapinka jest od tego. Oka? Tu. Jest listek gandzi, a ja mam zapinkę, zobacz. Komplet mamy. Tak, ty trzecie sreberko, moje pierwsze, ale... Super, ty, no zobacz. Fajnie się zapowiada. Także jest gites. Tak, Zbyszek mówi, że nie dałem za wygraną i przytuliłem mikro sreberko, kawałek łańcuszka jakiegoś. Liczy się. Kawałek dalej mam kółeczka od łańcuszka jakiegoś srebrnego. Tu łańcuszek został rozszarpany przez kogoś. Szukamy dalej. Jest. O. Sygnał 60. Piąteczka. No właśnie Zbyszek powiedział, że jesteśmy na nowej parceli. Mi wpadła piłeczka. I przed chwileczką u nas sygnał 61. Co mnie dziwi. Wpadł pierścionek. Przy 61. Nie wiem, czy ma punce. Jakiś taki ładny był kiedyś. Się okaże. Podejrzewam srebro. Ale nie wiem, czy ma bicie gdzieś. Do przejrzenia. Jest pierścioneczek. Ułamany. Zbyszek mówił, że kiedyś był mały. To tu była kładka. Ale ładny. 63 rok, panie. Super srebelko. Ma dwie punce nawet. Patrz, tu jest napis.
Ale super. Super, super fant. Super szeberko. Z dedykacją. Twój rocznik. 6, tak. 6-3 chyba to jest. Mega, mega, mega. Gratulacje, panie. Zajebiste. Taki mały element biżuterii miedzianej. Z jednym kamyczkiem. Szukamy dalej. U dużego Zbyszka na pontonie. Są zajebisty, jest kolczyk srebrny. Taki coś. Takie nożyczki. Ale czad. Jak nie żyletki, to nożyczki. Super, ty. Congratulations. Srebrzysz dzisiaj elegancko. U mnie głęboki sygnał 77. Jest srebelko, jest kolczyk. Na dużej głębokości był i długo se poleżał. Sygnał na sygnale i tu wykopałem kawałek łańcuszka srebrnego. Coś w tym stylu. I jednego grosza. Jak się nie mylę. Tak. Także na bogato. Srebro i groszik. Jest mikrokolczyk. Ale też dosyć świeży, nie? Ja u siebie mam... Które to kolei srebelko twoje, nie wiesz nawet. Nie liczę. Ja tu mam kilka sygnałów do przysiania. Jakieś monety tam były. Zaraz się widzimy. U mnie teraz 20 groszy. Łuski, zawleczki. To jest dwa kopnięcia. Idziemy do pit stopu na herbatkę ciepłą. Sygnał. Mały taki. Malutki. Jest zapinka od kolczyka. Kolejna. Idziemy dalej. Zbyszek jest daleko, głęboko w wodzie. A ja mam takie cudeńko. Ładne to to. Ciekawe, co to za materiał. Zobaczymy. Czy się niszczy, czy się nie niszczy. Nie wiem. Coś od czegoś. Idę dalej. Kolejny sygnał. Z głębokiej wody. Jest sreberko. Poleżało troszkę. I szukamy dalej. I teraz Zbyszek przytulił piątkę. Pięć czegoś. 9-7. Chyba rosyjski albo coś. Ale ładna z tyłu. Z tyłu ładne ptactwo. Dwugłowe. Masz pięć czegoś. Na pięć coś se kupisz. No i jest, było hasło ulala. I patrzcie co. Przytulił Zbyszek. Super. Ma 9-2-5 jak mordę strzeli. Super ci powiem, że mega, mega fant. Posrebrzyło. Prawie kompletny. Prawie kompletny, tak? Nie, no nie z zapinki jakiś brakuje tylko, nie? Mhm. Ale gratulations, świeżynka, super. No to. Jest sreberko. Mistrz. No i Zbyszek znalazł zapinkę od tego łańcuszka swojego. I teraz tylko pospawać, tak mówisz? Dokładnie. Przyspawać jest zestaw. Elegancko, że się w jednym miejscu trafiło. 10 groszy se wpadło. Wydubałem z takiego betonu 10 złotówek. Siedem, sześć. Jest gites. Dopłynął do mnie Zbyszek i ma kolejny srebrny, ale ładny. Super kolczyk. Stary, bo stary. Stary, bo stary. Ale lubi takie rzeczy. Wsadźmy do toru. Tutaj? Ja boję. Jeden ziko. Przed chwilą przeklnęłem. Bo kopałem sygnał 61. Weź to odpakuj, panie. Lekkie. Czy to jest aluminium, czy to jest co? Jak myślisz? Kawał złotka? Złoto. Kurde, to jest złoto. Jest punca. Jest mistrz. Jest mistrz.
Kurde, 61 sygnał w śmietniku. Ale jazda. Wielkie. Pogratulować? Dziękować, panie. Ty miałeś dzisiaj znaleźć złoto. Teraz następne będzie dla ciebie. Wow. Wow, wow, wow. Woda po kolana. Kurde, ciepło mi się zrobiło. Chyba to jest kolor, który lubimy. Super. No już jesteśmy. Ja jestem w domu, już Zbyszek też chyba dojechał. Telefon mi padł po znalezieniu tej obrączki. Takie to są moje fanty dzisiaj. Pierwszy raz tam byliśmy. Troszkę udało się posprzątać. Jakieś takie inne pierdółki. Zbyszek znalazł łącznie 10 sreberek. Super łańcuszek. To zdjęcie dodam, bo nie dałem rady nakręcić podsumowania tam nad jeziorem. Wpadło kilka monet nowożytnych, chyba ukraińskich też. Także nie ma tragedii. Biżuteria to jakaś spinka, kawałek srebrnego łańcuszka. Tutaj pierścioneczek, kolczyk srebrny, drobne łańcuszki, kolejne sreberko. Taki napis, kamyczek ładny, dwie zapinki, no i goldzik. Nowa miejscówka. Super. Także pozdrawiam wszystkich i do następnego, jak będzie czas. Na razie. Hej.